Witam, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w Chrome. Chrome to już trochę zapomniana gra FPS. Nasza rodzima gra FPS, ponieważ wyprodukowało ją studio Techland. To całkiem dobra strzelanka z kilkoma, może niezbyt, nie jakimiś rewolucyjnymi pomysłami, ale z całkiem miłymi akcentami, takimi jak implanty i ograniczona ilość miejsca w plecaku. No, takie tam. W każdym razie bardzo mi ta gra się podoba i postanowiłem zrobić z nią następną serię Zagrajmy w. Zatem Zagrajmy w Chrome. A przy okazji jeszcze muszę grzebnąć w opcji i wiem, że chyba podkręcę nieco jasność. Audio. Wiem, co ja robię. Wideo. Jasność. No nie aż taka. No myślę, że... Nie. Myślę, że ta będzie w porządku. W porządku. Zagrajmy na średnim poziomie trudności. Tak. Ponieważ jak widzicie, nie ma tutaj poziomu normalnego, a średni, no, polemizowałbym, że, czy to jest poziom normalny w innych grach. Poziomy różnią się od siebie tym, że oczywiście na najłatwiejszym będziemy mogli przetrzymać bardzo dużo ataków wroga, na poziomie średnim, no, w zasadzie jedna celna seria pozbawia nas od razu życia i wymaga ponownego wczytania gry. Poza tym wrogowie coraz celniej strzelają do nas. Na poziomie średnim uważam, że to wystarczające. Wystarczający poziom dla mnie. I tak będzie miejscami trudny. Tak, akcja gry dzieje się w jakiejś dalekiej przyszłości. No, posłuchajmy dialogu. To może dowiedziałeś się czegoś więcej o tych planach. Nic ponad to, co przekazał nam Octola. Robią z tego wielką tajemnicę. Jak dla mnie może tak zostać? Dostaniemy kasę za odzyskanie danych i nic więcej nie musimy wiedzieć. To informatycy? A co z tym ważniakiem z Octola był? Tym, który przewoził te plany. Plany. To chyba dane. Nie obchodzi ich, co się z nim stało? Jeśli znajdziemy go żywego, dostaniemy pewnie coś ekstra. Ale moim zdaniem bardziej zależy im na samych planach. Mamy za mało informacji. Powinniśmy poczekać na raport Andersona. Wiem, co robię. Zaufaj mi. Aha, okej. Okay. Ja skanuję. Jasne. Mam wszystko, co trzeba. Wyląduję 1,5 kilometra od kompleksu. Potem czeka nas mały spacerek. Idź za mną, a wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Co z tobą, Logan? Razem jesteśmy najlepsi. Zapomniałeś? Ci kolesie tutaj to amatorzy. Każdy z nas mógłby położyć przynajmniej ze 100 gołymi rękami. Wow, naprawdę. Robisz się zbyt pewnie. Zaraz siebie, zobaczycie, Mojka. Coś zupełnie Jeśli przeciwnego. Przejedziesz. Postarajmy się, żeby to nie było dzisiaj, okej? Okay? Jasne. Zapnij pasy, kowboju. Lądujemy. Co to miał być? Zapnij pasy, kowboju. Dobra. Wcielamy się w Bolta Logana, który jest najemnikiem razem ze swoim kumplem Pointerem, czyli Ronem Hertzem. Mają odbić plany Octolabu, który miał jakiś pracownik firmy. No, bla, 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 w sumie. Tak. Jesteśmy najemnikiem, który podejmuje się różnorakich zleceń, typu odzyskiwania planów, odzyskanie czegoś, jakichś zaginionych rzeczy i różnych jakichś delikatnych misji. Mam przy okazji kompana Pointera, który ma mechaniczne łapy. Zawsze mnie to rozwala. Gościu ma dwie wielkie sztaby metalu zamiast rąk. No, chyba jest trochę za jasno. Ja synchronizuję dane nawigatora. Ruszamy, jak będziesz gotów. Dobra, sam nie wiem, ale wiem, że w kompleksach niektórych jest tak skandalicznie ciemno, że nawet nie wiem, w co mierzyć u przeciwnika. Okej, okay, zabieramy wszystko klawiszem F domyślnie. I jak w każdym dobrym RPG-u, w FPS-ie,
klawiszem i otwieramy. To nasz ekwipunek. Mamy lornetkę, bardzo przydatna rzecz. Dwie bronie. Pistolet, jak widzimy, zasięg 150 metrów i siła 40. No, Madsen Cass, jest to karabin. Ma większy zasięg, nieco większą siłę rażenia od pistoletu. Oraz każda broń wymaga amunicji, którą otrzymujemy w takich oto pudełkach. Na przykład do tego karabinu jest potrzebna nam amunicja 9 mm, a do Cavsa mamy amunicję 8 mm. Ok. Lornetka. To jest lornetka. Jest o tyle ciekawa, że sama namierza nam wrogów. Znaczy, nie od razu, nie z jakichś kosmicznych odległości, ale jest często przydatna, jak na przykład przedzieramy się przez jakieś lesiste tereny i nie widzimy wroga, możemy sprawdzić szybko lornetkę, a wtedy pojawi się takie coś. Właśnie zaczyna nam buczeć i na pewno nie będzie tego widać na filmiku, ale trochę u dołu jest pokazana odległość celu i jego wielkość. Pointer masz tylko 1,74 m, jesteś lilliputem. Prawym przyciskiem myszy strzelamy strzałem mierzonym, tak myślę przynajmniej. No cóż, czerwony pasek to nasze zdrowie, zielony to wizualizacja magazynku naszej broni, magazynka, przepraszam, a cyfry u dołu to zbiorowa ilość amunicji. Strzałkami przewijamy aktywne przedmioty. Tak, mapa, odległość od bieżącego celu misji oraz radar, który wykrywa nam wrogów. Tak, pomijamy samouczek, bo jestem już doświadczonym graczem. Gotów? Okej. Przejdziemy przez las w kierunku rzeki, potem przekroczymy most i dalej lasem do kompleksu. Czemu mechaniczne mapy, Pointer? Kto cię tak załatwił? Kto was tak urządził? I Pointer dziwnie chodzi, chyba ma nie tylko metalowe ręce, ale też nogi. Naprawdę, to jest dla mnie dziwaczne. Nie wiem, jak wy widzowie. No w każdym razie, szybki zapis przy okazji. Będę dużo zapisywać. No może nie teraz, ponieważ ten poziom trudności jest dla mnie łatwy na otwartych przestrzeniach, a jest trudniejszy na zamkniętych. Dobra, zdejmujemy. Bam, bam, bam. Au. Wow, Pointer, umiesz strzelać. Z ciał zabitych wrogów możemy również je przeszukiwać i zabierać amunicję, medykamenty. A przy okazji to jest Haltex. O nim zaraz powiem. Tak, jedno pudełko mieści określoną liczbę amunicji, na przykład w jednym pudełku możemy zmieścić 250 sztuk amunicji 8 mm. I musimy cały czas iść za Pointerem, ponieważ jeśli zaczniemy zwiedzać okolice na własną rękę, zacznie nam gadać, że ryzykujemy powodzenie misji, pracuj, tak tam. Musimy trzymać się blisko niego, pamiętacie? Co ciekawe, można go zabić, nie jest on nieśmiertelny. Musimy przejść tym mostem i doskoczyć do lasu. Zdejmujemy ich. Tak, w krew można przykucać lub jeszcze czołgać się. Każda z tych pozycji zwiększa naszą celność. Oczywiście ruch jej nie zwiększa. A zabi się. Pointer, co z tobą? Czemu nie strzelasz? Wszystko za ciebie muszę odwalać. Pointer dostał. Tak, muszę mieć mnóstwo halteksów. No, granaty na razie się nimi nie przejmuję. Otwarzasz DDF. Możemy posłuchać muzyczki za pomocą tego urządzenia. Zaprezentuję wam. Niestety. Jest zakłócony przez... Jego dźwięk jest zakłócony przez muzykę w grze. No cóż, innym razem. Jeszcze na niego natrafimy. Gdzie jest Pointer? Tutaj. Idziemy, szturmujemy. Naszym celem jest ten oto budynek. Ta-da-da.
Na razie nic trudnego. Raptem 5 przeciwników. Co się dzieje? Snajper! O nie, pointer zaraz zginie. Haha. Ja niestety, nie zginę. Cholera, snajper! Na wieży! Zdejmij go! W porządku. Czy uda mi się zdjąć snajpera? Czy uda nam się odzyskać plany Octolabu? Tego dowiecie się w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrome. Tula Voskory i życzę wszystkim oglądającym miłego dnia.